Dzień dobry, nazywam się Justyna Łukawska. Dzisiaj naszym gościem jest pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani minister, na początku mamy pytanie, może nietypowe, czy tankuje pani na Orlenie? Ja tankuję w różnych miejscach, patrzę na cenę, a czasem tankuję, bo są takie w Polsce miejsca, że się jedzie autostradą, jedzie i człowiek już tylko marzy, żeby wreszcie była jakakolwiek stacja i wtedy już nie patrzę nawet na markę, tylko tankuję. Tak, odpowiadając krótko. Pytam panią o Orlen, nieprzypadkowo, ponieważ dzisiaj odwołano pana prezesa Daniela Obajtka. Jak pani ocenia jego działalność? Myślę, że to się stanie symbol takiego totalnego upartyjnienia spółki Skarbu Państwa na wszystkich możliwych poziomach i używania tego, co jest mieniem publicznym, tego, co powinno być profesjonalnie zarządzane dla dobra publicznego, a nie dla dobra tej czy innej partii, dla takiej doraźnej, często bardzo niewybrednej polityki partyjnej i to jest taka pierwsza naprawdę fundamentalna ocena. I dalej oczywiście pytanie o dokonania Orlenu jako takiego i okres, w którym panu Obajtkowi przyszło zarządzać spółką, był bardzo korzystny tak naprawdę, dlatego że były ogromne możliwości, żeby tutaj zarobić na tym. Niemniej w moim przekonaniu było bardzo dużo korupcji, bardzo dużo nieprawidłowości. Teraz myślę, że będzie bardzo poważnie robiony audyt i okaże się, co tak naprawdę w tej spółce się działo i jak te pieniądze publiczne, jak to mienie publiczne, to co należy do każdego z państwa, do nas wszystkich, jak to było zarządzane. Pani minister, a czy Danielowi Obajtkowi należy się odprawa? W moim przekonaniu zarobił ogromnie dużo, bardzo dużo. To naprawdę nie jest tak, że zbiedniał na tym. I teraz jeszcze wyciąganie z kieszeni podatnika kolejnych pieniędzy po tym wszystkim, co z tą spółką zostało zrobione i po tym skrajnym upolitycznieniu, dla mnie trochę jest nieetyczne. Natomiast ja myślę, że to się skończy w sądzie i sąd zdecyduje. I tak jak zdecyduje sąd, tak powinno być. Jak pani zdaniem będą powoływani prezesi spółek państwowych, bo karuzela kadrowa ruszyła, już rady nadzorcze są wymieniane, wkrótce pewnie poznamy nazwiska nowych osób. Czy to będą konkursy, czy to będą nominacje partyjne i jak pani to widzi? Ja na pewno mogę powiedzieć za siebie oraz za ugrupowanie, które reprezentuję, czyli Polskę 2050. Uważamy, że transparentne konkursy są niezwykle ważne. W nadzorze tego ministerstwa jest bardzo ważna instytucja, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP. I ja odwołałam zarząd tej instytucji i równocześnie ogłosiłam od razu konkurs. Taki transparentny konkurs z regulaminem, z kryteriami, z wszystkim. Wszystko jest w sieci wywieszone na odpowiednich stronach, długi okres naboru, żeby nie było żadnych podejrzeń, że to jest robione pod kogoś. W międzyczasie takim PO prezesa jest pani dyrektor, osoba, która od lat profesjonalna, urzędniczka, absolutnie nieupolityczniona, pracuje w PARP-ie i to po to tak jest, żeby też nie było żadnych podejrzeń, że to ktoś bierze już to PO i od razu wiadomo, że konkurs jest ustawiony, nie jest ustawiony. I uważam, że tak się powinno dziać. Na dzisiaj stosownych, wymuszających takie konkursy we wszystkich spółkach Skarbu Państwa regulacji prawnych niestety nie ma i na pewno będzie inicjatywa ustawodawcza Polski 2050, która będzie proponowała całej koalicji, żeby takie regulacje wprowadzić, bo odpartyjnienie i profesjonalizacja tutaj jest naprawdę bardzo ważna. Pani minister, jesteśmy przy funduszach, pani jest ministrem funduszy, to chcę zapytać w imieniu podatników, którzy też się martwią o swoje fundusze, kiedy patrzą, jak liczny jest ten rząd, ponad 100 ministrów, czy faktycznie potrzebna jest nam aż tak rozbudowana administracja?
Jest rząd koalicyjny, który się składa z czterech ugrupowań i rzeczywiście utrzymanie dobrej koordynacji, dobrej współpracy, zaufania, to jest bezprecedensowa sytuacja w koalicji czteropartyjnej, to jest przeogromne wyzwanie. W związku z tym podjęto decyzję, że w każdym ministerstwie będzie 1+4, jeden no to minister oraz czworo zastępców z każdej partii koalicyjnej, po to właśnie, żeby utrzymać zaufanie, koordynację i współpracę w całym rządzie. I to rzeczywiście działa, to jest dobre rozwiązanie. W niektórych ministerstwach, i tu z całą uczciwością odnotowuję, powołano dodatkowych ministrów i to już jest decyzja pana premiera, to jest jednak rząd pana premiera Donalda Tuska. On podejmuje takie decyzje i ponosi za to odpowiedzialność. Przed nami są wybory samorządowe. Czy Polska 2050 będzie tworzyć listy razem z Koalicją Obywatelską, z PSL-em? Jak to będzie wyglądało? Czy już coś wiadomo? Polska 2050 ogłosiła, że idziemy do tych wyborów na pewno na poziomie sejmikowym, a poniżej w większości przypadków także, chociaż na poziomie takim gminnym to już mogą być inne konstelacje, także po prostu takie społeczne, oddolne. Jako trzecia droga, ten sojusz cały czas trwa. To jest bardzo dobra współpraca. To nie znaczy, że my się stuprocentowo zgadzamy we wszystkim, ale to jest dobra współpraca i uważamy, że w ten sposób są najlepsze, dajemy najlepszą ofertę dla mieszkańców Polski, żeby ten samorząd zmieniać. Idziemy też z bardzo konkretnym programem, teraz trwają negocjacje programowe i myślę, że to będzie atrakcyjna oferta dla wyborców. Tak więc trzecia droga idzie razem do wyborów samorządowych. Mówi pani o programie, czy już jakieś pierwsze zarysy się pojawiają, o jakieś pierwsze obietnice, o których moglibyśmy poinformować naszych widzów i czytelników? Przede wszystkim no to jest kontynuacja tych zobowiązań, które zostały sformułowane jako trzecia droga w czasie wyborów parlamentarnych. Część z nich no, ma odniesienie także do wyborów samorządowych. Jeżeli mówiliśmy, że rozproszona energetyka, dostęp ludzi do wszelkich instalacji, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, możliwość korzystnego podłączenia się do sieci, to jest coś bardzo ważnego i powinno się zdarzyć, to oczywiście ta gwarancja dalej jest i będzie kontynuowana w wyborach samorządowych. Edukacja, dostęp do usług publicznych nie tylko w wielkich metropoliach, ale także w tej Polsce niemetropolitalnej, tak to nazwijmy. Dostęp do systemu ochrony zdrowia, dostęp do edukacji. O tym na pewno będą też te wybory samorządowe. I dwie kluczowe kwestie dla Polski 2050 i będziemy do tego negocjacje trwają, przekonywać naszych partnerów. To jest po pierwsze, żeby spółki samorządowe, bo dzisiaj rozmawiamy o tych spółkach największych, takich powiedzmy ogólnopolskich, ale są też spółki samorządowe i tam też przydałaby się większa transparentność. Także chcielibyśmy także to wprowadzić do wyborów samorządowych oraz fundamentalnie ważna rzecz, żeby samorządy patrzyły na ludzi, a nie do góry, czyli jak jest inwestycja, to jest konsultowana. Jak ludzie mają jakieś problemy, czy jakieś wątpliwości, jakieś petycje, jakieś skargi, to one są rozpatrywane. Jest komunikacja i patrzenie do dołu, że ten samorząd nie jest po to, żeby dogadzać rządowi, tylko jest po to, żeby dogadzać ludziom na miejscu i frontem na nich patrzeć i pamiętać o nich. Mówi pani o większej transparentności w spółkach samorządowych, czyli tu chodzi o ujawnianie majątków, czy o jakiś proces decyzyjny? To jest zarówno kwestia, jakie są nominacje, jak i także transparentność, jeśli chodzi o majątki najwyżej osób sprawujących te najwyższe funkcje. To są takie no, standardowe rzeczy transparentnego państwa. Kiedy ktoś obejmuje wysokie stanowisko z wysokimi zarobkami, a także z potencjalnymi możliwościami, takich przestrzeniami do korupcji, absolutnie nie mówię, że one tam są, ale wiadomo, że wysokie stanowiska w skórze
spółkach Skarbu Państwa, w spółkach samorządowych ta przestrzeń do korupcji potencjalna się pojawia. No i stąd jest ta praktyka, żeby ujawniać majątek i wtedy widać, ile człowiek ma na wejściu, ile człowiek ma na wyjściu. Jeżeli to się zgadza z jego zarobkami, nie było korupcji. Jeżeli coś się przestaje zgadzać, no to się pojawia problem, ale sama już taka transparentność powoduje, że ktoś się 10 razy zastanowi, niż w jakiś układ korupcyjny wejdzie. Pani minister, kolejne wybory do Europarlamentu. Czy pani zamierza startować w tych wyborach? Bo pojawiają się takie głosy, że część ministrów będzie chciała się zmierzyć też właśnie do wyborów, w wyborach parlamentarnych, europarlamentarnych. Pojawiają się takie głosy, ja nie zamierzam. Czyli zamierza pani zostać w rządzie, tak? Uważam, że jeżeli podjęłam się tego obowiązku, a to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie, żeby fundusze unijne zainwestować w sposób optymalny, w taki zainwestować je na pokolenia. Ja nie wiem, jak będzie wyglądała kolejna perspektywa finansowa. Świat autentycznie, no dosłownie można kolokwialnie powiedzieć, oszalał. Znaczy naprawdę żyjemy w czasach bardzo niestabilnych. Mamy dzisiaj do dyspozycji ogromne fundusze. Będziemy walczyć o to, żeby oczywiście w kolejnej perspektywie one też były jak największe, ale tak wielkich. Myślę, że ta sytuacja się już nie powtórzy i ten Krajowy Plan Odbudowy, bo KPO to jest Krajowy Plan Odbudowy, ma być tym planem odbudowy naprawdę, więc ma być tym zainwestowaniem na pokolenia. Podjęłam się tego i uważam, że po prostu rezygnowanie tak po kilku miesiącach i przesiadanie się na inny stołek byłoby czymś nieodpowiedzialnym, więc absolutnie nie zamierzam tego zrobić. No właśnie, jesteśmy przy KPO. Kiedy mamy szansę otrzymać realne pieniądze? Realne pieniądze już otrzymujemy. Ja dzisiaj poinformowałam, że 433 miliony zostały wypłacone na różne projekty. Z tego największa pula, prawie 400 milionów, poszło na program Czyste Powietrze, czyli program, który pozwala na termomodernizację, na zmianę sposobu ogrzewania mieszkań. To są bardzo ważne rzeczy i te pieniądze już są, ale oczywiście my nie dostaliśmy ciągle tych głównych pieniędzy, które były blokowane z powodu deficytów w obszarze praworządności, mówiąc delikatnie. I pierwsza blokada została zdjęta, czyli otrzymaliśmy zgodę na to, żeby złożyć pierwszy wniosek o płatność z KPO, taki już formalny. Ja taki wniosek złożyłam 15 grudnia i teraz procedura jest taka, że ten wniosek jest procedowany gdzieś do końca lutego i następnie będzie konsultowany jeszcze wewnątrz komisji i jeżeli wszystko będzie dobrze, to koniec marca, a bardziej początek kwietnia powinny być te pieniądze w Polsce, 6,9 miliarda euro. I na co możemy je wydać? Czy pani już snuje plany, jakie projekty mogłyby zostać zrealizowane? To nie jest kwestia mojego snucia planów. Tak naprawdę Krajowy Plan Odbudowy to nie są pieniądze, które po prostu przychodzą do Polski i my tu sobie zaczynamy wymyślać, a na cóż by te pieniądze wydać. To tak nie wygląda. To jest bardzo ambitny program reform w bardzo wielu obszarach. To autentycznie jest Krajowy Plan Odbudowy, poczynając od zdrowia, od planów zagospodarowania przestrzennego. Wiemy, że mamy tu ogromne w Polsce deficyty, poprzez duże inwestycje w nowe torowiska, w nowe tabory, termomodernizacja, transformacja energetyczna, szerokopasmowy internet do obszarów, które są takimi czarnymi plamami ciągle na mapie Polski. No można by wyliczać i wyliczać. Z tym są związane, żeby te pieniądze dobrze zainwestować, są konieczne określone reformy. One wszystkie są w KPO zawarte i po prostu będziemy te pieniądze inwestować w reformy i w odbudowę i w zmianę. A są jeszcze kamienie milowe, które też musimy zrealizować. Jak pani ocenia, czy będziemy tutaj renegocjować KPO? Będziemy tutaj coś zmieniać? Tak, będzie renegocjacja KPO. Będzie gotowy pakiet tej renegocjacji w lutym, czyli już w tym miesiącu.
I KPO musi być renegocjowane pod dwoma kątami. Pierwsza sprawa to jest, no my dostaliśmy ten projekt z gigantycznym opóźnieniem. On się kończy w 26 roku, dwa lata opóźnienia to jest ogromne wyzwanie i teraz po prostu trzeba przejść reforma po reformie, inwestycja po inwestycji i zobaczyć, czy w tym skróconym czasie to się po prostu da zrobić. Jeżeli się da, w jakim zakresie, może trzeba coś zmniejszyć albo modyfikować. Nad tym pracujemy i teraz drugi wymiar merytoryczny. Patrzymy reforma po reformie, inwestycja po inwestycji, czy to ma sens, czy to rzeczywiście jest odbudową Polski, a nie po prostu przepalaniem pieniędzy, czy to spowoduje, czy to da tę inwestycję na pokolenia, która da nam impuls rozwojowy, czy po prostu wydamy, a jednak to są pieniądze, które cała Unia na bardzo korzystnych warunkach, ale się zadłużyła. W związku z tym przepalanie tych pieniędzy nie ma sensu. Jeżeli się okaże, że to jest po prostu przepalanie, to lepiej jakąś część po prostu nie wydatkować, oszczędzić i zachować się w sposób gospodarny. Więc pod tymi wszystkimi kątami przeglądamy teraz KPO z wszystkimi resortami, bo to nie jest tak, że tutaj Ministerstwo Funduszy prowadzi te wszystkie inwestycje i reformy, to było niemożliwe. Ustalamy, definiujemy ten pakiet i będziemy siadać w lutym z komisją do rozmowy. Oczywiście ten pakiet musi być zaakceptowany przez pana premiera. Czy już są jakieś inwestycje, które znalazły się, no, nazwijmy to, na czarnej liście, takie, z których być może państwo będziecie rezygnować, bo gdzieś w przestrzeni medialnej pojawiła się fabryka samochodu Izera, czy na przykład będziecie z tego rezygnować? To jest projekt, przy którym ja stawiam znak zapytania. To nie jest absolutnie mówienie nie albo tak. To jest projekt na duże fundusze, na elektromobilność. Jest przeznaczone w tej części 5 miliardów złotych. No to jest dużo. Poprzedni rząd zaplanował, że one zostaną przeznaczone na polski samochód elektryczny Izera. Tak było powiedziane. I ten samochód, linia produkcyjna, taka, że już samochód będzie mógł wyjechać z tej linii, miała być skończona do 26 roku. Tymczasem absolutnie stan inwestycji nie jest taki, żeby do 26 roku mogła być gotowa linia produkcyjna. Także wiemy, że no polski to ten samochód jest w tym sensie, że w Polsce miałby być. Natomiast już jest jasne, że gdyby miał być, to znacząca część technologii to byłyby technologie chińskie. Ja nie mówię, czy to jest dobrze, czy to jest źle, tylko że ten projekt wygląda inaczej niż był prezentowany, więc teraz trzeba bardzo uważnie się mu przyjrzeć, czy to się opłaca, czy Polsce to da odpowiedni impuls rozwojowy, czy też te pieniądze przeznaczone na elektromobilność należy wykorzystać na inne obszary, również ważne, również dające być może większy albo właśnie niekoniecznie większy impuls rozwojowy w tym obszarze, więc to jest znak zapytania, bardzo ważna decyzja, która musi zostać podjęta. Jakie losy czeka Centralny Port Komunikacyjny? Czy tutaj ta inwestycja zostanie wstrzymana, czy ona będzie kontynuowana? Ona jest teraz w trakcie audytu i ten audyt zdecyduje, czy to jest inwestycja korzystna dla rozwoju Polski. I w ogóle na jakim ona jest etapie oraz jakie są realne jej koszty, bo też wiem już na pewno, że koszty podawane są zupełnie inne niż te realne, ale jakie one są realne, nie wiadomo. Akurat CPK nie będzie finansowane z środków KPO, dlatego że Unia Europejska nie dofinansowuje lotnisk. Także oczywiście to jest projekt istotny i na pewno musi być audyt i bardzo rzetelna decyzja, niemniej nie z środków europejskich. Kiedy pani patrzy na Polskę i właśnie w kontekście też środków unijnych, niekoniecznie z KPO, to który region pani zdaniem powinien zostać najmocniej dofinansowany, tak żeby mieszkańcy nie mówili, że albo nie pytali polityków, z czego mają żyć i jak mają żyć? Wszystkie regiony oczywiście dostają jakieś wsparcie
to jest bardzo różne wsparcie. To znaczy generalnie założenie jest takie, że te fundusze mają być właśnie inwestycją. Czyli to nie ma być tak, że ktoś dostanie dosłownie pieniądze dzisiaj na życie, a jutro tych pieniędzy nie ma. To nie ma być ryba, to ma być wędka. Czyli musi zostać udzielone takie wsparcie, które pozwoli ludziom żyć godnie dalej już z własnych zasobów. Taka jest idea i oczywiście wszystkie regiony Polski są objęte takim lub innym zainwestowaniem środków unijnych, natomiast oczywiście są regiony, które potrzebują tego więcej i to są regiony Polski Wschodniej, a także Mazowsza, aczkolwiek absolutnie bez Warszawy. Dlaczego? Ponieważ to są regiony, które mają niższe dzisiaj PKB per capita, tak mówiąc technokratycznie. To się nie zdarzyło wczoraj czy przedwczoraj, tylko to są regiony, zwłaszcza ta Polska Wschodnia, które wkroczyły już do Unii no, z takim deficytem, jeśli chodzi o warunki życia ludzi. I to były najbiedniejsze regiony w całej Unii Europejskiej, kiedy wstępowaliśmy do Unii. To było na poziomie 30% PKB unijnego, jeśli chodzi o średnią unijnego PKB. No więc naprawdę bardzo, bardzo odstające od średniego poziomu rozwoju i po prostu absolutnie tym regionom należało się wsparcie. One to wsparcie otrzymało i otrzymują dalej. I tu dołączył się dodatkowy czynnik. To, co było nazywane bez sensu ścianą wschodnią, niestety tą ścianą wschodnią się stało z powodu rosyjskiej agresji. Graniczymy z Rosją, graniczymy z Białorusią, no to w ogóle tam jest po prostu ściana dosłownie. Z Ukrainą oczywiście ściany nie ma i nie będzie, ale jest wojna. I wiadomo, że ta wojna wpływa bardzo negatywnie na możliwości rozwoju tych regionów, a zwłaszcza turystyki, dlatego że no, jeżeli jest gmina przy granicy, a za granicą jest wojna, 10 kilometrów dalej, to wiadomo, że to nie jest jakiś czynnik pobudzający turystykę w tym regionie i stąd 12 miliardów euro w tej perspektywie finansowej zostanie przeznaczonych na 12 miliardów złotych, ja powiedziałam euro, już cały czas myślę po europejsku, złotych, 12 miliardów złotych zostanie, a to i tak są bardzo duże środki, przeznaczone w tej perspektywie finansowej, najwięcej w ogóle w historii naszego członkostwa w Unii, właśnie na Polskę Wschodnią. I tu są różne projekty, w tym bardzo specyficznie projekty wspierające turystykę. W KPO, przynajmniej w tej wersji, którą my znamy, jeszcze tej przed renegocjacją, były zaplanowane reformy, takie dosyć bolesne dla naszych portfeli, bo na przykład o zusowanie umów zleceń, czy na przykład wprowadzenie podatków od aut spalinowych. Czy państwo tutaj zamierzają w jakiś sposób zmieniać, spróbować dogadywać się z Komisją Europejską, żeby być może nieco złagodzić niektóre planowane reformy? To jest też ten element rewizji, o którym wspomniałam. Co ma sens, co nie ma sensu. Ja nie mówię specyficznie akurat o tych dwóch reformach, ale są takie zmiany, które, znaczy taka zmiana naprawdę rozwojowa, prawdziwa reforma, często jakieś grupy społeczne dotyka. Dzisiaj jest taka narracja, że właściwie można reformować się, zmieniać, polepszać, rozwijać i to jest sam miód, sam cukierek. No to jest po prostu niemożliwe, to jest nieprawda. Ja nigdy takiej nieprawdy nie powiem wyborcom, nie powiem obywatelom, bo to nie jest prawda. Jeżeli chcemy iść do przodu, na przykład chcemy mieć czyste powietrze, dlatego że 50 tysięcy obywateli zapada na ciężkie choroby albo wręcz umiera rocznie z powodu takiego powietrza, jakiego mamy w Polsce, a mamy bardzo złe, to musimy coś zmienić. Musimy na przykład zmienić sposób ogrzewania naszych domów i dla wielu ludzi to jest trudna zmiana. To jest kosztowna, państwo wspiera, ale to jest trudne. Tak więc w KPO tak, są zmiany, które dla pewnych grup społecznych mogą być trudne, ale stąd też tym zmianom zawsze towarzyszy finansowanie i wsparcie. Dlatego to jest takie połączenie reforma plus fundusze, a nie po prostu zmiana i nic. I człowiek zostawiony sam sobie. Mówiła Pani o Ukrainie. Czy Polska będzie uczestniczyła w finansowym odbudowaniu Ukrainy? Czy Pani tutaj widzi nasz udział? Dzisiaj mamy bardzo dobrą wiadomość, jeśli chodzi o Ukrainę. Naprawdę ja jestem osobiście zbudowana i tak jakby osobiście bardzo zadowolona, że to się udało zrobić. Udało się złamać opór Węgier i jest zgoda
Unii Europejskiej na duży pakiet pomocowy dla Ukrainy. To jest 50 miliardów euro na przestrzeni 4 lat, wsparcia głównie budżetowego, żeby to państwo w ogóle mogło funkcjonować. Dzisiaj realia mamy takie, że wojna się toczy i naprawdę na horyzoncie nie widać, kiedy miałaby się skończyć. Ona na pewno, jak każda wojna, się kiedyś skończy, ale tego nie widać. W związku z tym oczywiście i życzymy tego Ukraińcom jak najszybszego końca, jak najszybszej i najlepszej odbudowy, ale na dzisiaj naprawdę główna uwaga powinna iść na budowanie odporności Ukrainy na rosyjską agresję, zarówno oczywiście jej zasobów militarnych, żeby mogła walczyć, oraz takich zasobów państwowych, i to jest to właśnie wsparcie unijne, żeby to państwo mogło trwać, bo presja wojenna to jest ponad 30% gospodarka na minusie, nawet więcej, bo te statystyki też ciężko do końca zrozumieć, jak to wygląda, ale jest bardzo źle. Proszę sobie wyobrazić, co by się działo w Polsce, gdybyśmy mieli, już abstrahując w ogóle od samej sytuacji wojennej i wszystkich tragedii z tym związanych, jeżeli jest taki cios w gospodarkę, a wojna to jest straszny cios w gospodarkę, więc ogromnie są te potrzebne pieniądze i dzisiaj tak naprawdę to jest budowanie odporności. No, Polska zrobiła wszystko, co możliwe, żeby ten pakiet został odblokowany. Pani minister, a jakim szefem jest Donald Tusk? Już zejdziemy na ten poziom krajowej polityki. Pan premier, i to muszę, właściwie z taką satysfakcją odnotowuję, z ogromną taką uwagą i profesjonalizmem odnosi się do faktu, że to jest rząd koalicyjny i że w rządzie koalicyjnym, żeby on dobrze funkcjonował, no musi być bardzo duża przestrzeń na dialog, na poszanowanie punktów widzenia różnych stron. Też musi być takie poczucie wrażliwości na bardzo różną wrażliwość różnych środowisk i sił politycznych, które ten rząd tworzą. Ja to autentycznie widzę, autentycznie słyszę takie wezwania, czy właściwie no, premier nie tyle wzywa, co po prostu instruuje ministrów, żeby na te sprawy uważać, żeby nie wchodzić w jakieś bezsensowne konflikty, które do niczego nie prowadzą, żeby nie wchodzić w jakieś takie wymiany personalne tylko dlatego, że ktoś chce zaistnieć, bo cel jest jednak taki, że ta koalicja musi dowieść dużą zmianę. Częścią tej dużej zmiany jest Krajowy Plan Odbudowy jako wielka obietnica złożona przez nas wszystkich i my po prostu musimy to zrobić koalicyjnie. I muszę powiedzieć, że ja to ogromnie szanuję, takie podejście. Proszę mi powiedzieć, czy dochodzi do jakichś spięć na posiedzeniach Rady Ministrów, że gdzieś trwa jakieś przeciąganie liny? Już to jest dostrzegalne, czy raczej jest zgoda? Posiedzenia Rady Ministrów służą do tego, żeby wydyskutować różne projekty ustaw już ostatecznie koalicyjne, czy rozporządzeń rządu, uzgodnić, przyjąć decyzję i następnie kierować do parlamentu. Więc byłoby jakąś znowu no, nieprawdziwym, ulukrowanym obrazkiem mówienie wyborcom, państwu, którzy nas oglądacie, że po prostu wszyscy wchodzą, wszyscy się zgadzają i jest pełna zgoda na wszystko. No to w ogóle nieprawdopodobne, nierealistycznie. Oczywiście, że jest dyskusja, oczywiście, że są różne punkty widzenia i dobrze. Tak naprawdę istota polega na tym, że ta dyskusja toczy się na poziomie merytorycznym, profesjonalnym. To nie chodzi o jakieś emocje, o jakieś wymiany ad personam, tylko chodzi o to, że są jednak różne środowiska z różnym programem, który z zobowiązaniami wobec wyborców i teraz trzeba znaleźć takie rozwiązania, żeby te programy były realizowane, były uszanowane, a równocześnie ten rząd szedł do przodu i ludzie po prostu dostawali tego, czego chcą, dostawali zmiany. Pani minister, czy przeprowadziła Pani audyt w ministerstwie i w instytucjach, które są podległe resortowi, czy dopatrzyła się Pani jakichś nieprawidłowości? Przeprowadziłam wstępny audyt.
w ministerstwie, patrząc na wszystkie wyniki kontroli, które były realizowane w ministerstwie. Ciąg dalszy tego audytu jest jeszcze realizowany, będzie w końcu tego miesiąca już sfinalizowany. I równocześnie już zaczęłam podejmować działania z tego audytu wynikające, właściwie w procesie audytu ujawnione nieprawidłowości, żeby natychmiast w jakiś sposób rozwiązywać. I teraz samo ministerstwo, naprawdę tu są profesjonalni ludzie, często pracujący tu od wielu, wielu lat, już nie jeden rząd, nie jednego polityka widzieli, bardzo dobrze się znają na tym, czym się zajmują. I tutaj w samym ministerstwie jakichś wielkich nieprawidłowości nie identyfikuje. Natomiast są problemy, poważne problemy z jednostkami nadzorowanymi i tutaj no, gigantyczne po prostu nadużycia na wszystkich możliwych obszarach, łącznie z informacjami o jakimś bardzo nieobyczajnym zachowaniu po prostu prezesów i szefostwa. Zidentyfikowaliśmy w Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ja natychmiast odwołałam cały zarząd, wymieniłam też Radę Nadzorczą, jest teraz PO prezesa, będziemy oczywiście ogłaszać konkurs i teraz pan PO prezesa, pan prezes Bałajewicz po prostu ogląda wszystkie dokumenty i patrzy, czy są rzeczy, które powinny zostać skierowane do prokuratury. Ja skierowałam do prokuratury sprawę listu, który z KZN-u oczywiście jeszcze tam wiele miesięcy temu przeszedł, ale nikt się tym nie zainteresował. To jest taki list sygnalistów, który naprawdę pokazuje i naruszenia finansowe, i bardzo takie nieobyczajne sytuacje w samej instytucji. Oczywiście ministerstwo nie jest do tego, żeby takie rzeczy weryfikować, natomiast ponieważ powzięłam poważne podejrzenie, że tam szereg z tych rzeczy mogło mieć miejsce, to skierowałam to do prokuratury. Pani minister, bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.